Drodzy Państwo, Boże Narodzenie, jedno krótkie wezwanie i wszyscy wiemy, o co chodzi. W polskim klimacie to jest spotkanie ludzi z Bogiem, z przychodzącym Bogiem w sposób niewyobrażalny, delikatny, taki betlejemski. Ale Boże Narodzenie to też spotkanie z człowiekiem wywołane taką, a nie inną reakcją Boga wobec człowieka. Prowokuje go nieustannie przez wieki do tego, żeby stanął wobec siebie z taką samą miłością. W polskiej kulturze ukształtował się piękny nie tylko gest i znak, ale piękny styl. Kiedy bierze się do ręki odrobinę białego chleba, opłatka i podchodzi do drugiego człowieka. Kiedy mówimy mu słowa życzliwe, serdeczne, kiedy pojawia się również przebaczenie i przepraszam, kiedy wszystko może być inne. Życzę Państwu doświadczenia takiego Bożego Narodzenia. Niech ten, który przychodzi nieustannie, Jezus Chrystus, darzy wszystkich błogosławieństwem, ale niech też wzajemne obdarowywanie się miłością wywołuje w nas to, co w nas jest najpiękniejsze. Czułość, serdeczność, dobroć, dzielenie się, miłość. Niech Bóg błogosławi. Życzę też owocnego, pięknego i szczęśliwego nowego 2020 roku. Szczęść Boże Państwu.